odcinku przeniesiemy się do Bytomia, aby pokazać wam dosyć ciekawy i zarazem unikalny schron, w zasadzie szczelinę przeciwlotniczą, usytuowaną w starym kotle parowym. Zapraszam. Jakoś tak na początku 2024 roku światem eksploratorów wstrząsnęła informacja o znalezieniu przepięknego, nietuzinkowego schronu znajdującego się na terenie likwidowanej kopalni Bolko w Bytomiu. Gdy już byli tam wszyscy, postanowiliśmy również i my zapuścić się tam z naszą kamerą, by podziwiać i zachować dla potomnych to miejsce. Inicjatorem tego całego zamieszania, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście, był bytomski detektyw historyczny, którego serdecznie pozdrawiamy. I to między innymi dzięki niemu możemy ten schron zobaczyć. Schron, a w zasadzie ta szczelina przeciwlotnicza, ma długość około 15 metrów. Zejście do niej to zejście po normalnych betonowych schodach na głębokość około 3,5 metra. Przed samym wejściem już do tej szczeliny mamy komorę filtrowentylacyjną z urządzeniem filtracyjnym z napędem ręcznym. O dziwo, wszystko jest. Zestaw filtrowentylacyjny z czasów PRL. Filtropochłaniacze model FP100, a wentylator FWA49. Te informacje pochodzą od naszego znajomego Tomka Zemysłowskiego, którego również serdecznie pozdrawiamy. Sam schron został wykonany z metalu w kształcie cylindrycznego zbiornika ciśnieniowego. Konstrukcja jest nitowana i jest to prawdopodobnie element jakiegoś obiegowego kotła parowego. Co jest ciekawe, ten schron posiada drugie wejście, bądź też wyjście, jak kto woli. Przyjmijmy, że jest to wyjście ewakuacyjne i to wyjście znajduje się w schronie obserwacyjno-wartowniczym, tak zwanym grzybku, który znajduje się na drugim końcu, można powiedzieć, placu. Gdy robimy ten materiał, temat tego schronu już jest dawno zapomniany, zdjęcia zginęły gdzieś w odmętach internetu. Natomiast z tego, co pamiętam, gdy przejeżdżaliśmy tam jeszcze parę miesięcy temu, schron już był zabezpieczony i mamy nadzieję, że te wszystkie elementy metalowe głównie dalej tam są i po jakiejś renowacji będą cieszyły oko kolejnych odwiedzających. Aha, nie tak szybko, słuchajcie, jeżeli jesteśmy przy temacie schronów, nie omieszkam zaprosić was również do naszego telewizyjnego schronu, jakim jest Schron 76 w Rudzie Śląskiej. Szukajcie na naszym profilu facebookowym, bo co jakiś czas otwieramy go dla publiczności i jeżeli ktoś będzie miał szczęście, załapie się również na ognisko. Zapraszamy.